Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszych pogaduszek, a dzisiaj temat blackout. Tak, będzie katastroficzny dzisiaj. Tak, Teraz wszyscy straszą. Minister pewien znany, popularny, lubiany powszechnie minister zapowiedział, że żadnych blackoutów w tym roku nie będzie. Czyli należy się spodziewać. Czyli należy się przygotować, że będą. W ogóle co to jest ten blackout? Bo przewija się to w mediach, a może nie wszyscy wiedzą. Wiki twierdzi, że to jest rozległa, długotrwała awaria sieci energetycznej. Czyli coś, co jest większe niż zwykła awaria. Taka prostu, lokalna. Taka lokalna, tak. Powiedzmy, że coś w rodzaju blackoutu można by było powiedzieć, w Polsce było parę lat temu po wielkich wichurach, gdzie były całe kawałki kraju, które przez 2-3 dni nie miały prądu. Były takie miejsca. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No, dla ludzi, którzy mieli prąd, to nie był żaden blackout, tylko tam wieśnioki nie mają prądu. Natomiast dla tych ludzi, którzy tam mieszkali, żyli, mieli jakąś, kurde, jeszcze zakład przetwórstwa spożywczego, to jest kłopot. Blackout ma jeszcze to do siebie, że postępuje dosyć szybko, bo w momencie, kiedy w pewnym miejscu wystąpi padnięcie sieci, awaria, cokolwiek, tak, zasięg tego zdarzenia się poszerza, bo w pewnych pozostałych miejscach sieć przestaje wyrabiać, bo część obciążenia jest przenoszona na inne węzły, na inne punkty i to wszystko po prostu ten pierwszy taki efektem śnieżnej kuli się dzieje. Pierwszy taki słynny blackout w Stanach Zjednoczonych to właśnie dokładnie tak było, że urządzenia zabezpieczające spowodowały blackout, czyli po prostu walnęła jedna z chyba z 5 linii zasilających Nowy Jork. Automatyka przerzuciła obciążenie na pozostałe linie, no i kaskadowo poszło, no ponieważ wszystkie pracowały przestały na 90 wyrabiać parę procent obciążenia, jak im doszło tamto, to po prostu wyłączyła się następna i potem to poszło. To jest chyba ten właśnie blackout, który dostał nazwę i od tego momentu się zaczęło mówić o blackoucie, bo to cała wielka aglomeracja nie miała prądu przez dosyć długi czas. Tam oczywiście panika ogromna i tak dalej, no, i tak dalej. To jest. Taki mechanizm w tej chwili myślę, że nam raczej nie grozi. Te automatyki są dużo, dużo mądrzejsze i to nie będzie raczej tak, że po prostu przełączą wszystko sruj i nam wywali następną linię. Natomiast no, musimy pamiętać, że sieć energetyczna jest taką siecią hierarchiczną. Z elektrowni wychodzą linie wysokiego napięcia, wysokiego, czyli tam powyżej 100 tysięcy voltów. One tworzą taki szkielet sieci, dochodzi to do takich dużych stacji transformatorowych, które czasami możemy widzieć, takie coś ogrodzone, dużo, dużo przewodów do tego dochodzi. Z takiej stacji wychodzi napięcie średnie, czyli 15 tysięcy voltów i to się rozchodzi na przykład do, nie wiem, taka linia 15 tysięcy voltów zasila osiedle albo na przykład mniejszą miejscowość. Tam dopiero jest kolejny transformator, który to po prostu zmienia na 230 i rozprowadza po prostu po ludziach. Awaria takiej sieci wysokiego napięcia, naprawdę jednej sieci wysokiego napięcia potrafi wywalić prąd w całkiem sporym kawałku miasta czy powiatu, bo z takiej sieci jest zasilanych kilka albo kilkanaście sieci średniego napięcia, czyli kilkaset powiedzmy tych mniejszego napięcia. I to naprawdę nie musi być jakaś wielka katastrofa, wystarczy, że będzie wichura akurat taka pechowa, że coś tam się stanie z linią wysokiego napięcia. Tu by należało rozróżnić właśnie dwie rzeczy. Czy takie coś to już jest blackout? No według mnie nie. No bo to jest po prostu pojedyncza awaria, która raczej stosunkowo duża awaria, ale pojedyncza, która zostanie prawdopodobnie w miarę szybko naprawiona. O blackoutie możemy mówić, kiedy skala tej awarii przekracza możliwości, powiedzmy, ekip naprawczych. Czyli jeżeli wywaliło, nie wiem, w 20 miejscach w Polsce, jeżeli chodzi o wysokie napięcie, albo tam, nie wiem, w 200, jeżeli chodzi o średnie, i zwyczajnie nie ma tylu ludzi, żeby to naprawić naraz. To trzeba po prostu naprawiać po kolei. Najpierw naprawiamy jedno, potem drugie, potem trzecie i tak dalej. Ci, co są na końcu, no to sobie trochę poczekają. Dokładnie. I to może trwać i trwać. Na razie odpokując jest w miarę, ale no, pamiętając zapowiedzi ministra, może nie, być gorzej. To, o czym mówi minister, to jest osobna rzecz i to, właśnie, co nam ewentualnie grozi. I teraz po prostu za mało prądu w systemie. No bo tak, mamy sobie elektrownie, które tam produkują ileś tam mocy, tak? No i mamy sobie ileś tam odbiorców, którzy tą moc zużywają. I teraz, jeżeli się zdarzy tak, że, nie wiem, trzeba będzie wyłączyć jakiś blok w elektrowni, bo coś. Nie, bo węgla zabraknie, tak na przykład, na nie? Przykład.
czy nawet całą elektrownię trzeba będzie wyłączyć, no to tego prądu robi się mniej. Możemy ten prąd próbować dokupić tam od sąsiadów, ale oni też, też mogą mieć podobne problemy, to po pierwsze. Po drugie, te połączenia sieci mogą być niewystarczająco mocne, żeby akurat tyle prądu przesłać. No i w tym momencie zakład energetyczny, czy tam ktoś, kto tym podejmuje decyzję, komu wyłączyć. I wiadomo, że ostatnie w kolejce będą, nie wiem, szpitale, stacje przepompowe, jakieś łączność i tak dalej, pewnie kolej i tak dalej, czyli coś, co nazywamy infrastrukturą krytyczną. No właśnie, a w pierwszej kolejności no pewnie będzie zwykły szary człowiek, tak? Właśnie. Niektórzy starsi z widzów pewnie pamiętają lata 80. 20 stopni zasilania. To, że nie było prądu przez kilka godzin, to po prostu było normalne, tak? No taki jest niezerowe prawdopodobieństwo, że to wróci, chociażby właśnie z powodu braku węgla, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale prąd u nas w kraju bierze się z węgla. Tak, warto, aby o tym pamiętali użytkownicy samochodów elektrycznych, żeby sobie zdawali sprawę, że samochód elektryczny w Polsce jest zasilany węglem. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie, bardzo niepolitycznie teraz mówisz, to są herezje, jakieś nieprawda, zaraz nas zjedzą fani samochodów elektrycznych, że wiesz, oni są eko i w ogóle dobra. W każdym razie... No tak, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. No tak, dokładnie. Elektrownia jest daleko, tak? Tak, elektrowni nie widać zazwyczaj. Mamy tutaj trzy rzeczy, tak, o których mówiliśmy. Awarie. Taką powiedzmy zwykłą, którą jeszcze nie klasyfikujemy jako blackout. Może być duża, ale to jest awaria. Powiedzmy w ramach ogarnięcia w ciągu tam kilku godzin przez odpowiednie służby. Mamy jakieś planowane wyłączenie spowodowane niedoborem, które też po prostu ustąpi w momencie, kiedy zniknie, bo przeważnie takie wyłączenia były wtedy w tak zwanych godzinach szczytu, kiedy tam po prostu... Tak, potrzebne... były z góry zaplanowane, było wiadomo, kiedy nie będzie i też można się było przygotować. Przeważnie wieczorami nie było, tak? No i właśnie blackout ten właściwy, czyli coś, co jest niezaplanowane i coś, co przekracza możliwości szybkiego naprawienia. I teraz tak, jeżeli zgaśnie nam prąd, to dobrze by było wiedzieć, z czym mamy do czynienia. No bo jeżeli to jest awaria albo planowe wyłączenie, to należy sobie po prostu zapalić świeczkę albo lampę naftową, albo coś takiego i nie wiem, albo pójść spać, albo porobić coś innego, w zależności od tego, jaka jest pora dnia. Jeżeli jest dzień, to można się przyjść na spacer albo coś takiego. Jeżeli jest noc, to najlepiej po prostu pójść spać i tyle. Natomiast no, jeżeli to jest blackout, no to wtedy należałoby coś zrobić. Oczywiście nie będziemy wiedzieli z góry, natomiast możemy się czegoś dowiedzieć w taki prosty sposób. Jest coś takiego jak telefon alarmowy do zakładu sieci energetycznej. On jest różny w różnych miejscach kraju, w zależności kto tam jest aktualnie operatorem. W Łodzi to jest Łódzki Zakład Energetyczny. I taka pierwsza porada praktyczna. Wejdźcie sobie na stronę waszego zakładu energetycznego, zobaczcie, jaki tam jest numer telefonu alarmowy i wbijcie go sobie w komórkę. Zapiszcie go, dokładnie. Bo jak nie będzie prądu, to internetu też może nie być, a z telefony jest szansa, że jednak będą działały. Bo jeszcze przynajmniej przez jakiś czas. Jeszcze przez jakiś czas. I warto po prostu zadzwonić. I teraz tak, jeżeli się w ogóle nie będziecie mogli dodzwonić, to, no to się nic nie dowiecie, oprócz tego, że awaria jest duża i jest tylu ludzi, którzy zadzwonili na tą linię, że zwyczajnie nie wyrabia. To już coś nam powie. Natomiast jeżeli w Łodzi to jest tak zrobione, że tam jest taki automat. Tak, i mówi, gdzie są awaria, gdzie są wyłączenia i tak dalej. Jeżeli wam się automat odezwie, kiedyś po jakiejś wichurze, ja pamiętam, że przez godzinę słuchałem tego automatu, bo tam wymieniał ulicę po ulicy, gdzie nie ma prądu, tam po godzinie mi się znudziło. Natomiast no, jeżeli ten automat, znaczy tak, przede wszystkim jeżeli w ogóle się dodzwoniliśmy i coś tam odebrało, to znaczy, że raczej to nie jest blackout globalny, nie musimy uciekać do piwnicy i koniec świata nam nie grozi. No natomiast no, jeżeli się nie będziemy, znaczy najgorzej to jeżeli się okaże, że się w ogóle nie możemy połączyć, bo nie ma sieci, no to wtedy faktycznie sprawa jest poważna. Natomiast jeżeli się możemy dodzwonić, to raczej spokojnie, raczej bez nerwowych ruchów. Oczywiście no, nie ma sensu wtedy wykorzystywać, przypuśćmy, no nie wiem, no nie jest to wtedy dobry moment, żeby sobie grać w grę na telefonie, lepiej ten prąd w baterii zachować na ważniejsze potrzeby. Natomiast no, to nie jest jeszcze powód do paniki.
I to taka pierwsza porada praktyczna. Druga porada praktyczna, słuchajcie, jeżeli macie samochód, to macie powerbank. I to taki, że Dokładnie, a o tym już też mówiliśmy, są przetwornice. No, przetwornice wystarczy takie po prostu na gniazdko zapalniczki do to ładowania telefonu. Mm-hmm. I to nawet nie chodzi tylko o to, co mamy w akumulatorze samochodu, bo jeżeli mamy zbiornik w samochodzie, to to jest kilkaset kilowatogodzin, słuchajcie. Żebyście sobie zdawali sprawę, jak potężna ilość energii drzemie w zbiorniku samochodu. Jeżeli to porównać do tego, co jest w telefonie. Jak już będzie się, że tak powiem, jak już pojawią się doniesienia, że rzeczywiście coś się kroi, to też wtedy warto pamiętać, żeby ten bak był w miarę pełen nie i utrzymywać go, bo pamiętajcie, że kiedy braknie prądu, to zatankować już nie zatankujecie, bo pompy na stacji paliw i kasy działały, też są na prąd. Tak. To tak samo z telefonem. No nie warto wyjeżdżać baterii do końca, tylko po prostu w miarę możliwości podładowywać, bo też nigdy nie wiadomo, kiedy nas przypadnie takie coś, że ten. A no i w takiej sytuacji, jeżeli właśnie się okaże, że nam wyłączyli prąd i tak dalej, to niektóre telefony mają taki tryb oszczędzania energii, który sobie można włączyć. Też można. On tam wtedy wyłącza aplikacje w tle działające i tak dalej, i tak dalej. I przedłuża, robi ze smartfona zwykły telefon do dzwonienia, ale taki, który nawet może i tydzień pochodzić, więc poszukajcie, czy wasz telefon ma taką funkcję, sprawdźcie, jak ją włączyć i już. Będziecie wiedzieć, będziecie przygotowani. Tak, no bo oszczędzicie sobie nerwów. Koniec końców łączność może, czy SMS-y z tego centrum powiadamiania i tak dalej, to mogą też być rzeczy, będzie jakaś tam forma kontaktu. Tak, to są informacje. Rzeczy zdecydowanie ważniejsze niż popatrzenie na Facebooku, co temu Henka i czy u niego też nie ma prądu. No to pewnie, można to zrobić, ale nie przesadzać. Jeżeli nie wiecie, jak długo będziecie bez prądu, to lepiej oszczędzać. Warto też mieć naładowany powerbank gdzieś pod ręką. No warto, bo nie każdy ma samochód, to po pierwsze, a po drugie, to ten samochód jest jednak trochę dalej niż powerbank. Dokładnie, a czasem mamy powerbank w szufladzie, nienaładowany, on nam się rozładuje. Po prostu dbajcie o to, żeby w miarę było tam podtrzymywane, nawet jak go nie używacie, to co jakiś czas go podładujcie. To samo można mówić o każdym bateryjnym urządzeniu. Można mieć taką latareczkę też gdzieś w pogotowiu przygotowaną i tu również warto zadbać, żeby baterie były w niej wymieniane co jakiś czas, sprawdzić, czy aby jeszcze świeci. Tak, albo możemy, nie zapominajmy o technice analogowej, czyli takie coś. Właśnie. Wiecie, co to jest? No pewnie nie wszyscy wiedzą, to jest lampa naftowa. Tu się na dole wlewa naftę. Ona jest kalizem. Tak, to całkiem jasno świeci, całkiem długo. Tak. No i też warto tą naftę mieć, ten zapas, jeżeli zamierzacie z takiej lampy korzystać starodawnej, bo to w ogóle jest relikt właśnie z lat 80. Tak, kiedy właśnie wyłączenia kiedy właśnie się zdarzały. Bardzo dobre źródło światła. Jeżeli ktoś nie ma lampy naftowej, to może dobrym pomysłem jest pójście sobie do marketu i kupienie takich wkładów, jak się na Wszystkich Świętych kupuje. Dokładnie. I trzymanie gdzieś w pobliżu zapałek lub zapalniczki. Dużo miejsca nie zajmuje, nie psuje się, nie zużywa. Taki wkład potrafi świecić tam. Te co większe, to 72 godziny mają świecenie na przykład. O, jeszcze jedna ważna rzecz. W wielu gospodarstwach domowych też musicie pamiętać, że woda tak naprawdę również jest na prąd, bo ona jest pompowana. Więc w momencie, kiedy już będzie wiadomo, że będzie wyłączenie, względnie właśnie wyłączono prąd, a woda w kranie jeszcze leci, zróbcie sobie zapas tej wody. Też tak na wszelki wypadek. Tak, no nie mówię, żeby wannę do brzegu napełnić, ale tak 20 litrów złapać po prostu w jakieś... Tak, zwłaszcza kiedy nie wiadomo, jak długo będziecie bez prądu, jak długo potrwa to wyłączenie. Jeżeli już wiecie, że to jest jakaś większa, grubsza awaria, nabierzcie sobie tej wody. Tak, na wszelki wypadek, just in case. No i jeszcze takich porad praktycznych. Warto mieć radyjko na baterię. Tak. Po prostu. Bo to radyjko na baterię, takie powiedzmy współczesne małe radyjko na parze paluszków. No plus oczywiście przydałyby się paluszki do tego zapasowe. No to wiadomo, tak samo jak do latarki. Tak? Takie radyjko na bateryjki naprawdę potrafi chodzić bardzo, bardzo długo, jeżeli nie przesadzamy z głośnością. I no mówię, no jeżeli dojdzie do takiej sytuacji ważnej, no to ustawić sobie radio na jakąś stację, która nadaje. Przy okazji sprawdzenie, które stacje nadają, a które nie, te też nam coś powie, bo jeżeli nagle wasze ulubione rozgłośnie po prostu zaczną nadawać szum, to też jest jakaś tam informacja o tym, z jak bardzo poważną sytuacją mamy do czynienia.
Natomiast ustawić sobie wtedy na jakąś tam jedynkę czy dwójkę to radio i słuchać, czy tam jakiś smutny głos czegoś ważnego wam nie powie. Tak, to jest dobre źródło informacji, bo pamiętajmy, że internet poza tym, kiedy też może paść. Nie będzie internetu, nie będzie telewizora, to takie brzęczące radio pozwala zachować troszeczkę zdrowia psychicznego więcej. Mm-hmm. A no i dobrze by było mieć jakąś na półeczce książkę fajną do poczytania, bo coś trzeba robić. No wiadomo, że w nocy to może przy świeczce niekoniecznie, ale w dzień. Właśnie. Jeszcze jedna ważna sprawa, na zasadzie warto coś mieć, tak samo jak warto mieć zawsze trochę benzyny w baku, a trochę prądu w baterii w telefonie, warto nosić przy sobie trochę gotówki. Tak, bo pamiętajcie, że jak nie będzie prądu, to ani z bankomatu nie wyjmiemy, ani nie zapłacimy kartą. Dokładnie. Tak? Ani przelewu też nie zrobicie, także... I głupie kupienie, nie wiem, chleba rano... Może urosnąć do rangi problemu, tak. A najlepiej, żeby to się w ogóle nie wydarzyło, a te nasze, powiedzmy, przewidywania okazały się po prostu nietrafione. Oby nas to nie spotkało tej zimy, a na razie zanosi się, że zima może być ciekawa. Oczywiście, natomiast no, takie rzeczy typu noszenie trochę gotówki przy sobie i nie wyjeżdżanie benzyny do końca, to nawet jeżeli blackout się nie zdarzy, to nie są złe rady, bo to... Tak. Ja miałem kiedyś na przykład taką sytuację, że zajechałem na stację benzynową na oparach i się okazało, że zepsuł im się jedyny terminal płatniczy. No, ja akurat pieniędzy nie miałem, tak? No, czyli zrobiłem w zasadzie dwie rzeczy, których tutaj w tym momencie odradzałem. Czyli wyjechałem benzyny do końca i nie miałem przy sobie gotówki. No i szczerze mówiąc był kłopot, tak? Na szczęście w knajpie obok mieli terminal i udało się tę sprawę jakoś załatwić, ale no tak, to nie wiem co bym zrobił, tak? No. A jeszcze zasięg tam był na jedną kreskę, więc i chyba w telefonie też miałem mało prądu w baterii, także po prostu kombo takie... Tak, te rady, które usłyszeliście, wydaje nam się, że może dla wielu zabrzmią w sposób oczywisty. Sposób bardzo oczywisty właśnie, a wielu z nas o tym zapomina, nawet my, którzy te rady sami wygłaszamy. No, dokładnie, no, to znaczy, wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby się zamieniać w jakiegoś prepersa. Znaczy, oczywiście jak ktoś lubi, to my potępiamy, natomiast... To pewnie. Natomiast absolutnie, no słuchajcie, no jak oglądałem jakiś filmik, gdzie ludzie jakieś blackout boxy proponują, żeby sobie robić, no to jest kurde bez sensu. Słuchajcie, no blackout nie zabije nas, kurczę, w momencie, kiedy przyjdzie. Będzie nam się po prostu przez jakiś czas żyło trudniej. Żyło trudniej. No jeżeli nie będzie prądu w nocy, to najlepsze, co można zrobić, to po prostu pójść spać, bo nic na to nie poradzimy. A jak rano będzie dzień, no to wtedy sobie poszukamy tych różnych kabelków czy innych rzeczy, którzy tam mądrzy ludzie radzą, żeby w blackout boxie trzymać. No jeszcze jedna taka sprawa, no to, że latarkę warto mieć, to też oczywista oczywistość, bo no tak jak mówię, no telefon za latarkę może robić, ale to jest wyjątkowo nieekonomiczne używanie prądu w telefonie. Telefonu, tak. To już nie mówiąc o tym, że jak będziemy chcieli na przykład, nie wiem, zejść po ciemaku do piwnicy z telefonem w ręku, to się jeszcze możemy wywalić i ten telefon rozwalić. A lepiej, żeby nam się rozwaliła latarka za 50 zł niż telefon za 10 razy czy więcej. Znaczy przede wszystkim, słuchajcie, no, nie panikować. Mm-hmm. Bo zachować spokój i panika, być przygotowanym. Panika absolutnie w niczym nie pomoże. Także trzymajcie się. Do zimy. Trzymajcie się, abyśmy mieli dużo prądu w gniazdku. Nie trzeba było takich różnych ekstremalnych sytuacji robić. Cześć. Cześć.